O konieczności przebudowy urzędu gminy albo budowy nowej siedziby mówi się w Grodzcu od dawna. W chwili obecnej budynek nie spełnia żadnych przepisów, norm czy rozporządzeń, które pozwalałyby na jego użytkowanie. I śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że na terenie całego powiatu konińskiego to najgorszy budynek użyteczności publicznej. Ale wójt gminy uparcie dąży do osiągnięcia założonych celów i w końcu jego działania przyniosły planowane rezultaty. Niezmiernie się cieszę. Kwota, przypomnę, 1 200 000 zł, która pozwoli nam na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej na budowę nowego urzędu w gminie w Grodzcu i rozpoczęcie chociażby pierwszych prac budowlanych związanych właśnie z tą inwestycją. A wszystko to dzięki właśnie naszym staraniom, staraniom samorządu gminnego, staraniom mieszkańców, bo przypomnę, że zbieraliśmy pod tym wnioskiem podpisy, gdzie tylko w ciągu 3 dni udało się zebrać ponad 2,5 tysiąca podpisów za tą inwestycją, a to pokazuje wyraźnie, jak bardzo jest ona nam niezbędna i potrzebna. Należy podkreślić, że kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dedykowanego gminom popegeerowskim gmina Grodziec uzyskała największe wsparcie w całym województwie wielkopolskim. My już teraz przygotowujemy się do opracowania dokumentacji technicznej na to zadanie. Myślę, że jeżeli wszystko pójdzie tak, jak sobie wcześniej założyliśmy, to rok 2022 jest tym rokiem, kiedy możemy mówić o zaczęciu fizycznym budowy naszego nowego urzędu. Nie spoczywamy jednocześnie na laurach. Będziemy starać się o pozyskanie kolejnych dofinansowań do budowy tego urzędu, bo przypomnę, że kosztorys, jaki opiewa na budowę tego obiektu, to jest kwota około 80 milionów złotych. Natomiast z tego, co już dzisiaj wiemy, będą też nowe możliwości związane chociażby z Krajowym Planem Odbudowy, gdzie też będziemy mogli wnioskować o pozyskanie kolejnych środków na to przedsięwzięcie. Ja sam też będę zabiegał o dodatkowe środki w ramach chociażby rezerwy z budżetu państwa, czy też środków unijnych za pośrednictwem samorządu województwa wielkopolskiego. Z otrzymanego dofinansowania najbardziej zadowoleni są pracownicy Urzędu Gminy Grodziec, którzy już teraz z optymizmem patrzą w niedaleką przyszłość, mając nadzieję na poprawę warunków pracy. Z tego bardzo się cieszymy, my jako pracownicy. Liczymy, że bardzo szybko dojdzie do budowy nowego Urzędu Gminy. Będziemy mieli lepsze warunki pracy, będą przestronne, ładne biura, sanitariaty. Wszystko będzie dostosowane do potrzeb zarówno mieszkańców, jak i pracowników. Jest perspektywa, bardzo się cieszymy. Oczywiście jest to początek. Pewne działania już podjęliśmy w kierunku budowy nowego urzędu, także myślę, że te pieniądze na pewno nam pomogą. No i mamy nadzieję, że to nam się uda i w końcu będziemy pracować w dobrych warunkach. Bardzo się cieszę, że dostaliśmy dofinansowanie najwyższe w województwie wielkopolskim. Czyli te nasze potrzeby jakby zostały dostrzeżone na szczeblach wyższych, aczkolwiek ten 1 200 000 jest to kropla w morzu naszych potrzeb. Budowa, jak sobie zdajemy sprawę, budowa nowego obiektu, na pewno są to pieniądze rzędu 10 czy ponad 10 milionów. Mam nadzieję, że są to pierwsze kroki dostrzeżone w naszym kierunku. I być może władze samorządowe zarówno na szczeblu wojewódzkim i na szczeblu państwowym dostrzegą i wspomogą nam jeszcze w jakiejś formie. Działka o powierzchni 1 hektara, która zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej, już teraz czeka uporządkowana pod budowę nowego urzędu. Ja z natury jestem optymistą i wszystkie zadania, które realizujemy optymistycznie, więc dziś mówiąc o przysłowiowej przecięciu wstęgi w przypadku budowy nowego urzędu, myślę, że to będzie rok 2025. Przysłowiowa cegła pod fundament nowego urzędu gminy Grodziec już jest, a o kolejne będzie łatwiej.